later, you stop demanding they be anything in return, that they say, oh, I feel so loved, or thank you for loving me, or I love you too. No siema! Już jestem! Jesteśmy po weekendzie. Żoneczka pojechała na jakieś badania, ja w międzyczasie tutaj załatwiałem trochę z pracą, trochę ze skuterem. Dzięki Stachu, że przyjechałeś. Sprzedałem swój skuter, taką 50-teczkę pierdółkę. Wystawiłem w nocy ogłoszenie 030. Dostałem 10 SMS-ów, 20 telefonów. Przyjechał jakiś policjant z Raby Mazowieckiej, pach, 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 pach. Wziął dokumenty, podpisał razem ze Stachem, bo to Stacha cały czas skuter był na niego zarejestrowany, więc... Poszło, aż tylko dym. No nic, jestem bardzo zadowolony. Przyszła, widziałem, czy widzieliście wszyscy paczuszkę od Reeboka. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Tak się zastanawiam. Wow, 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 wow. Jaka fajna koszulka. CrossFit Open 2017. Plus do tego galoty. I butki. No, także ten. Tym razem taki. Zobaczymy. Myślę, że mogą być. Szybki obiadzik. Nowa blok ekipa wyszła, więc w przerwie sobie obiadowej mogę obejrzeć. Kończymy sprawy dzisiaj z pracą i lecimy na trening. Dzisiaj w sumie jeszcze nie przypisałem treningu, ale trzeba zobaczyć, co on tam wygląda. Fajne wyprzedaże są na outletreebok.com czy pl, więc sprawdźcie. Siema, no siema, toreczek dzisiaj. Wczoraj trening całkiem fajnie poszedł, z czego jestem bardzo zadowolony. Z sąsiadem zrobiliśmy razem wiosełka. No, te 3 km w interwałach całkiem nieźle. Dzisiaj rano już na chwilę, na szybko pobiegłem do lekarza, żeby sprawdził moje wyniki. Wysłał mnie dalej do neurochirurga, więc zobaczymy, co o 14 neurochirurg powie. Wczorajszy trening robiłem w kamizelce po części. I tak, będąc w Madrycie, na regionalsach, mierzyłem akurat kamizelkę taktyczną 5.11 tej firmy i tak żałuję, że jej nie kupiłem. A teraz jak chcę kupić, to niestety w Europie bardzo ciężko jest dostępna, aczkolwiek znalazłem jedną firmę w Niemczech, znalazłem jedną firmę w Anglii, ale to wszystko przesyłka, 10 kilo i w ogóle. Ale znalazłem zamiennik, umieszczę link tutaj na dole, nie wiem, może ktoś testował kamizelki firmy Condor oraz czy jest w stanie ktoś mi podpowiedzieć, gdzie ja mógłbym wyciąć kawałek metalu, który będzie ważył 5 kilo. Taki prostokątny, wysokości, nie wiem, pół centymetra. Jeżeli ktoś w stanie jest mi to podpowiedzieć u jakiegoś, nie wiem, w jakiejś fabryce metalu albo coś takiego, będę bardzo wdzięczny, ponieważ przyda mi się. Taka kamizelka Condora, widziałem, kosztuje jakieś 170 zł. Więc hello, a takie dwa metale pewnie gdzieś w fabryce będę mógł wyciąć za, nie wiem, 50 zł. Więc kamizelka, która jest naprawdę bardzo dobrej jakości, tak mi się przynajmniej wydaje. Może ktoś testował, to może zostawić mi feedback. Zobaczymy, no bo niestety, no mógłbym zamówić kamizelkę 5.11 taktyczną razem z plejtami, znalazłem firmę, no ale to kosztuje 1100
50 zł za kamizelkę. Absurd. Więc zaraz zobaczymy, co lekarz powie na temat moich wyników i lecimy dalej. No i co? Czas na trening. Lekarz powiedział, że nie kwalifikuje się w ogóle pod nóż to, co mam, więc jest ok. Lekka rehabilitacja, rozciąganie, basen, pływanie na plecach, masaże i tyle. No. Na chwilę obecną kręgosłup przestał boleć, jakby wiedział, że może dostać nożem po boku. Jadę na trening. Ciekawe, jak dzisiaj pójdzie. Rozgrzewka i długi conditioning w MOM-ie 30-minutowym. Bang! Kończymy wtorek, lecę składać film, nie wiem, albo lekkie treningi, albo po prostu dochodzę z powrotem do siebie, albo po prostu stres, który towarzyszył mi przez ostatnie 2 tygodnie, spowodował to, że czułem się jak czułem. Na chwilę obecną jedna wielka sielanka, spokój, wszystko zostało poukładane, prace się poukładało, w domu jest czysto, pusia nakarmiona, moja żona szczęśliwa i uśmiechnięta. Te wszystkie około treningowe aspekty są w stanie pozytyw, no to i treningi idą i ciało o wiele lepszej kondycji. Tak mi się wydaje, że stres może naprawdę tak rozwalić człowieka, że nie jest się w stanie funkcjonować. Kiedy się budzisz jak milion dolarów, kiedy jesteś szczęśliwy, kiedy masz coś na głowie, kiedy coś zaprząta twoją głowę, no to nigdy się nie obudzisz wyspany. Tak mi się wydaje. Jutro basen, Active Rest Day i widzimy się w sobotę rano. Piona.